Cześć, witam Cię w drugim odcinku poświęconym projektowi Polkadot, w którym to postaram się przybliżyć trochę bardziej, w jaki sposób projekt ten funkcjonuje, w jaki sposób planowane jest jego działanie. Myślę, że będzie to dobry wgląd w ten projekt, ponieważ jest o nim ostatnio coraz głośniej, często jest zestawiany również z projektem Kosmos. A te dwa projekty przez niektóre osoby często podawane są jako przykładowa konkurencja dla projektu Ethereum. Tutaj może nie do końca się z tym zgodzę, aby Polkadot i Cosmos były bezpośrednią konkurencją dla Ethereum, ponieważ wykorzystują trochę inny paradygmat tworzenia aplikacji, tworzenia zdecentralizowanych aplikacji czy smart kontraktów, niż robi to Ethereum. Niemniej jednak myślę, że każdy z tych projektów ma swoje specyficzne zastosowanie, a tutaj w tym filmie postaram się przybliżyć trochę bardziej działanie właśnie projektu Polkadot. Polkadot swoją funkcjonalność opiera o tak zwane obiekty parachains. Są to łańcuchy wewnątrz sieci Polkadot. Tutaj zobrazowane to jest na ekranie. Oczywiście pochodzi to z oficjalnej strony projektu. Co ciekawe, każdy taki łańcuch posiada własną maszynę stanową, własne zasady, własnych producentów bloków. Tutaj właśnie to są oni, to są te obiekty collators, to są właśnie producenci bloków w poszczególnym parachain. Oczywiście są również walidatorzy, ponieważ wszystkie te parachain, tutaj na co warto zwrócić uwagę, tak naprawdę dziedziczą, czyli są jakby pochodnym obiektem po głównej gałęzi, czyli tutaj po tym real chain. Oczywiście każdy ten parachain może również posiadać własny algorytm konsensusu. To wynika z implementacji właśnie Substrate SDK, czyli mechanizmu, który umożliwia tworzenie tych parachainów. Są tam wbudowane, o ile dobrze pamiętam, na pewno trzy algorytmy uzyskiwania konsensusu, które właśnie można wykorzystać out of the box w implementowanym, w korzystanym przez siebie parachainie. Co ciekawe, wszystkie łańcuchy dziedziczące, czyli te właśnie parachain, dziedziczą po real chain dzięki wykorzystaniu algorytmu konsensusu Grandpa, który tu również dosyć obszernie jest opisany na stronie całego projektu. Sam fakt, że pojedyncze parachains dziedziczą właśnie z real chaina, potwierdza to, że korzystają one z zapewnionego tak naprawdę bezpieczeństwa przez główny łańcuch, czyli właśnie przez real chain. Real chain zatwierdza również zmiany we wszystkich parachains, może więc sukcesywnie na przykład odrzucać bloki z jednego z parachainów z jakiegoś powodu. To oczywiście sytuacja, myślę, że czysto teoretyczna, niemniej jednak jakiś procent prawdopodobieństwa zdarzenia się takiej sytuacji również należy brać pod uwagę. Jest tutaj również zaimplementowany mechanizm mieszania walidatorów z poszczególnych parachains. Co prawda może nie wynika to, a tak naprawdę w ogóle nie wynika to z tego schematu, jednak jest coś takiego w dokumentacji opisane. Powodem tego jest właśnie uniknięcie cenzury, ponieważ wyobraźmy sobie sytuację, kiedy mamy na stałe przypisanych walidatorów do parachainów. W tym momencie poprzez real chain oni mogą w jakiś sposób na przykład blokować zmiany, zatwierdzenie tych zmian przez główny kanał, przez real chain, i w tym momencie taki parachain staje się tak naprawdę niefunkcjonalny. To oczywiście wiąże się też może w sposób pośredni z pojęciem slashingu, z mechanizmem slashingu, czyli z mechanizmem nakładania kar, czy nawet odrzucania walidatorów w oparciu właśnie o mechanizm proof of stake, a raczej o implementację mechanizmu proof of stake, który występuje właśnie w projekcie Polkadot. I tutaj
Jest to nazywane Fisherman, czyli mechanizm, który tak naprawdę monitoruje walidatorów i ich ewentualne niepożądane zachowanie. Jeśli chodzi o dodatkowe kwestie w stylu na przykład governance w projekcie Polkadot, to mamy tutaj określoną liczbę parachainów, które tworzą sieć, przydział miejsca, czyli możliwość założenia własnego parachain odbywa się za pomocą mechanizmu aukcji, gdzie zwycięzca musi po prostu zablokować określoną liczbę tokenów DOT w oparciu o wspomniany wcześniej algorytm uzyskiwania konsensusu Proof of Stake. Żeby uruchomić taki parachain, trzeba po prostu dysponować określoną liczbą tokenów, które później trzeba oddać w staking. Głosowanie takie, które tutaj będzie się odbywało, czy odbywa się w oparciu o ilość tokenów DOT, czyli natywnego tokenu projektu Polkadot, planowana jest dodatkowo formalna implementacja mechanizmu głosowania, która będzie się odbywała on-chain, czyli będzie zapisana w łańcuchu. Jeśli chodzi o problemy, z jakimi tutaj przede wszystkim zmaga się projekt Polkadot, czy wszelkie inne projekty z tej kategorii, z kategorii Bridge, Interoperable, Interblockchain, czy jakby ich tam tak naprawdę nie nazywać, to przede wszystkim odwzorowanie stanu danych jednego łańcucha na drugi. To na przykład wiąże się z potencjalną możliwością wykorzystania słabszych sieci. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy odwzorowanie przykładowo tokenów ETH na jednym z parachainów, a ten parachain po prostu również odwzorowuje, dajmy na to, projekt Verge i tam mamy taki wymieszany mechanizm ETH Verge i tak naprawdę projekt czy cała platforma Verge jest mniejsza, jest słabsza, jest bardziej podatna na przykład na atak 51% i w tym momencie po takim ataku projekt typu Interblockchain musi tak naprawdę poradzić sobie z tym problemem double spendu w poszczególnej sieci, ponieważ po takim ataku ciężko będzie te tokeny z powrotem również przenieść na parachain odpowiadający właśnie sieci czy całemu protokołowi Ethereum. Także to jest jeden z takich głównych tutaj właśnie problemów, z jakimi zmagają się tak naprawdę projekty właśnie interblockchain. Dodatkowo Polkadot, tutaj każdy parachain może wywołać smart contract tak naprawdę z innego parachain i to również tutaj wywołuje również dodatkowe kwestie związane z bezpieczeństwem, jak i z samą implementacją takiego rozwiązania. Pomysł jest dosyć ciekawy, aby z każdego tutaj, każdy smart contract dało się wywołać z dowolnego innego power chaina. Oczywiście będzie można również przetransferować token pomiędzy tymi parachainami, o czym wspomniałem wcześniej, co oczywiście implikuje problem wymiany tokenów ze słabszych protokołów, z mniejszych protokołów na właśnie większe w przypadku wykonania jakiegoś ataku na słabszą sieć, słabszy protokół. Ta wymiana oczywiście również możliwa jest każda inna forma komunikacji pomiędzy parachainami, jeśli chodzi właśnie o projekt Polkadot. Zapewnia to mechanizm implementowany tutaj w tym projekcie nazwany Interchain Messaging. I tak naprawdę z dodatkowych ciekawych rzeczy odnośnie projektu Polkadot pod względem takim typowo deweloperskim, który może znacząco wpłynąć na adopcję tego projektu, jest fakt, że Polkadot w oparciu o właśnie projekt Substrate umożliwia implementację własnego parachainu tak naprawdę z poziomu języka każdego, ale raczej każdego, który da się kompilować do technologii WebAssembly i na ten moment jest to zdecydowanie wyróżnik tego projektu, jeśli chodzi o projekty właśnie te bridge'owe, projekty interchain, interblockchain.
Także to jeszcze może raz podkreślę. Możemy założyć własny parachain, podłączyć go do sieci Polkadot, oczywiście po wygraniu aukcji na slot w RelayChainie dla potrzeby naszego parachainu. Możemy taki parachain zaimplementować w dowolnym języku, który będzie się kompilował do technologii WebAssembly, a technologia ta jest bardzo popularna w świecie kryptowalut, w świecie projektów opartych o technologię blockchain. Spójrzmy może jeszcze trochę na portal NPM, czyli Package Manager. Tutaj widzimy biblioteki już bezpośrednio skompilowane i udostępnione deweloperom. Przypomnę jeszcze może osobom, które nie mają świadomości tak naprawdę co z tego wynika, gdyż to nie jest tylko sucho techniczna informacja. To jest bardzo dobre miejsce do śledzenia adopcji i popularności danego projektu. Oczywiście pośrednio poprzez pobieranie liczby pobrań tej biblioteki. A przekłada się to w ten sposób, że moim zdaniem im więcej pobrań takiej biblioteki, tym więcej zastosowań tej biblioteki w projektach, a tym więcej projektów wspierających czy opartych właśnie o projekt Polkadot, czy też o właśnie utworzenie konkretnego parachaina. Także myślę, że tutaj ten wykres widoczny teraz na ekranie również warto od czasu do czasu śledzić, jeśli jesteśmy zainteresowani tym projektem oraz tym, jak przebiega jego adopcja wśród społeczności. Warto również tutaj zaglądać do zakładki Dependence, gdzie znajdziemy informacje o projektach, które są budowane na podstawie tej właśnie biblioteki, czyli również potwierdzają to, jak rozwój tego projektu wygląda w technicznej części społeczności kryptowalut. Oczywiście tych projektów umożliwiających wykorzystanie poszczególnych funkcjonalności Polkadot jest na portalu NPM dość sporo. Warto tutaj od czasu do czasu zaglądać. Jeśli chodzi o GitHub, to również przypominam, śledzimy przede wszystkim implementację Noda na stronie organizacji Parity Tech. Tutaj mamy źródło Polkadot. W tej sytuacji warto oczywiście zaglądać do sekcji Release oraz zwracać uwagę na to, czym różnią się poszczególne wydania Release, a będziemy to wiedzieli dzięki tej informacji, ile commitów, czyli ile zmian w kodzie zostało dodanych do głównego repozytorium od czasu poprzedniej wersji Release. Jeśli chodzi o Polkadot, to mam tutaj również drugą organizację, Polkadot.js, czyli już typowe biblioteki kierowane do programistów języka JavaScript, pisane w TypeScriptie, czyli w języku, który następnie kompiluje się do języka JavaScript. To wszystko, jeśli chodzi o projekt Polkadot, o takie bardziej techniczne uzupełnienie informacji odnośnie tego projektu. Podsumowując, należy zwrócić uwagę, że tak naprawdę każdy parachain jest w 100% zależny od RelayChaina. Pomimo tego, że jest tam własna maszyna stanowa na każdym parachainie, są walidatorzy, są obiekty collators, czyli producenci bloków. Niemniej jednak każdy taki parachain musi zostać zatwierdzony przez RelayChain, także tutaj taka forma centralizacji występuje. Plusem jest to, że taki RelayChain zapewnia bezpieczeństwo całej sieci. Minusem jest to, że nie do każdego zastosowania będzie dobra Polkadot. Z tego powodu na przykład jeśli chodzi o Binance Dex, zdecydowali się oni wykorzystać projekt Cosmos, a nie projekt Polkadot, ponieważ nie chcieli być zależni od tutaj centralnego mechanizmu RelayChain. W Cosmosie wygląda to trochę inaczej, ale to będzie materiał na właśnie odcinek o projekcie Cosmos. To wszystko. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Na tę chwilę to tak naprawdę wszystko. Dziękuję, cześć.